Gdyby kto to pisał, więc jest tam i mądrość, i żar pewien. Proszę Państwa, była o nim mowa w tym tekście, ale co by o nim nie mówić, to i tak się tego człowieka nie opowie. Jan Jabłoński, proszę Państwa. Dobry wieczór Państwu. Niezwykle cieszę się, że jesteście z nami, że dotrwaliście. Witam serdecznie i cieszę się, że są gospodarze naszego miasta. Prezydent Andrzej Pałucki, witamy Panie Prezydencie. Zastępca Prezydenta, Pan Wanda Muszali. Jest z nami także Pan Poseł Donicela Kopaczewska. Dziękujemy za obecność. Witamy bardzo serdecznie przedstawiciela władz wojewódzkich, wicemarszałka województwa kujawsko-pomorskiego, pana Sławomira Popyścia. Umówiliśmy się, że dramaturgia odczytania tego werdyktu rośnie w sposób niebywały. Poczekamy jeszcze chwilę, o zabranie głosu prosi prezydent Włocławka Andrzej Pałucki. Prosimy, panie prezydencie. Szanowni Państwo, powszechnie uważa się, że poezja jest kwintesencją wrażliwości, a muzyka łagodzi obyczaje. Dziś mamy te dwa zjawiska, a więc tak naprawdę jesteśmy w krainie łagodności. I w tej krainie łagodności skumulowało nam się kilka zdarzeń. A więc jubileusz 20-lecia i kapitan Żeglugi Wielkiej Andrzej Poniedzielski ogłosił, że jesteśmy miastem morskim. To niebywałe zdarzenie. Otóż ja wiem, że geograficznie nie przybliżyliśmy się do morza, ale zapewne asumptem do takiego stwierdzenia było to, że poprzedni 19 finał turnieju odbywał się w iście sztormowej pogodzie. Myślę, panie Andrzeju, że to było główną przyczyną. Tak, no myślę, że dlatego Głowacki nie obsadził tej roli. A panie prezydencie, ja myślę, że to jest tyle dni wspomnianej przez pana wrażliwości i siły w tym mieście, że może się podciągnie. Ani poprzednie 19 turniejów nie miałoby miejsca, gdyby nie grono osób, które są entuzjastami nie tylko turnieju poezji śpiewanej, ale entuzjastami upowszechniania kultury, a więc ukulturalniania nas wszystkich. Do tych osób należy obecny tutaj pan dyrektor Jan Jabłoński, któremu chciałbym poprosić do towarzystwa jeszcze jednego Jana, pana Jana Zdziarskiego. Bardzo proszę, tak, proszę. Przydaje się. Żeby nie pomylił co komu. Właśnie. Jeszcze, tak, o, świetnie. I tu mamy kogo? Mamy właśnie pana dyrektora i proszę przyjąć tą okolicznościową plakietkę z nadzieją, że co najmniej jeszcze jedną dwudziestkę spędzimy razem. Na pańskie ręce z podziękowaniem. A więc, proszę Państwa, przy okazji przekażę Państwu informację, bo może nie wszyscy wiedzą, że dla pana dyrektora Jana Jabłońskiego jest to rok szczególny, ponieważ nie tak dawno w dniu Święta Kultury otrzymał medal zasłużonego dla kultury polskiej. Nic nie powiedział. Proszę Państwa, tak, właśnie on jest skromny, tego nie wiedział, ale proszę popatrzeć, że w tym wieku, tak młodym wieku, już jest zasłużony dla kultury, to co będzie dalej.
Popatrzcie, jaką mamy zdolną młodzież. Proszę Państwa, oprócz Pana Jana dostał jeszcze takie odznaczenie, otrzymał również Pan Jan Polak, dyrektor Teatru Impresyjnego i osoba, która jest bardzo skromna i ciągle gdzieś tu nam się chowa, Pani Dorota Wilczura. Myślę, że całej trójce animatorów włocławskich kultury należą się gorące brawa. Dziękuję bardzo. Prosimy o pozostanie. Za chwilę będą wręczane nagrody, gdyby pan prezydent razem ze panem wiceprezesem Janem Zdziarskim zechciał zostać. A Andrzeju, ja będę próbował. Ty będziesz, ja jeszcze tylko słowo powiem. Ogromne podziękowania i ukłony dla pani dyrektor Liceum Ziemi Kujawskiej za to, że możemy się tutaj od kilku lat spotykać. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, przeczytam protokół obrad jury finałowego spotkania turnieju Gwiazdy Śpiewanej 56. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Przeczytam go zgodnie z dramaturgią niejako odwróconą, czyli najwyżej honorowani na końcu. Ale zanim to nastąpi, jury w składzie Teresa Drozda, Krzysztof Herdzin, Andrzej Poniedzielski, Lech Śliwonik, Grzegorz Turnał. W finałowym spotkaniu oceniło prezentację 24 wykonawców zakwalifikowanych z przeglądów wojewódzkich. Po dyskusji jury postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia. Dwa wyróżnienia honorowe, zaproszenia do koncertu galowego otrzymują. Wyróżnienia wręczy Jan Zdziarski, wiceprezes zarządu Towarzystwa Premiera. Otrzymują je pani Sandra Bruchheiser. Sandra reprezentuje 4. Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim. I pani Weronika Szumełda. Klub 5. Batalionu Strzeńców Podhalańskich, przemyślny za interpretację utworu babciny Gaje Wandy Warskiej. Trzy wyróżnienia po 1000 zł otrzymują pani Daria Katarzyna Jabłońska, Lubania Województwo Dolnośląskie, pani Aneta Królak. Muzeum Ogólnokształcące w Radziejowie, który się nie fundował Urząd Miasta Włocławia. Pani Aleksandra Krupa, Wielski Dom Kultury Śródmieścia w Włocławiu, który się nie fundował Instytut Teatralny imienia Raszewskiego. Proszę Państwa, za chwilę będziemy wręczać nagrody, ponieważ jednym z ważniejszych fundatorów tych nagród jest Urząd Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Prosimy pana wicemarszałka samorządu Sławomira Koteścia o wręczanie tych nagród. Dziękuję bardzo. I właśnie trzecią nagrodę, wysokość 1500 zł, ufundowaną przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, otrzymuje pani Aleksandra Laburda. Drugą nagrodę w wysokości 2000 zł ufundowaną przez Urząd Miasta Włocławek otrzymuje Jakub Pablak. Uniwersytet znaleźć sposób. I pierwszą nagrodę w wysokości 2500 zł ufundowaną przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego otrzymuje Anna Chnatowicz. Proszę. Dziękuję.